Dobry wieczór Państwu. Czas na szczegóły prognozy pogody. Przyjemne ochłodzenie i nieco stabilniejsza pogoda to czeka nas w najbliższych dniach. Zobaczmy, jak prezentować się będzie najbliższa noc. Duże przejaśnienie, zwłaszcza w centrum i na północy. Niewielkie zachmurzenie na Podkarpaciu, w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku. Termometry pokażą znacznie niższe wartości, od 11 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze do 14 stopni na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany zawieje do nas z północy z prędkością do około 40 km na godzinę. Sprawdźmy prognozę pogody dla naszego kontynentu. Skandynawia z bardzo pogodną i przyjemną aurą, do 23 stopni w Oslo, tam duża ilość słońca, w Sztokholmie przelotne opady deszczu, wciąż najcieplej w Helsinkach, do 26 stopni. W Moskwie zanotujemy 27, dość intensywne opady deszczu, a także lokalne burze pojawią się jutro w Kijowie. 34 stopnie w Atenach, tutaj nieco chłodniej, wciąż upalna aura w Ankarze, do nawet 41 stopni w cieniu. Sprawdźmy szczegóły prognozy pogody dla naszego kraju. W Polsce również ochłodzenie we wszystkich regionach, od 20 na Pomorzu Zachodnim do 24 stopni na Mazowszu. W Warszawie, Białymstoku, Gdańsku i Koszalinie pojawią się przelotne opady deszczu. W tych regionach również będzie występowało słońce, ale tego słońca zdecydowanie najwięcej na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany zawieje do nas z północy i osiągnie prędkość do 55 km na godzinę. Zobaczmy kolejne dni. W środę barometry pokażą 1019 hektopaskali. Biometr tego dnia będzie sprzyjający. Przelotnie popada jedynie na północnym zachodzie. W pozostałych regionach bardzo przyjemnie i pogodnie. W czwartek podobna aura. Padać będzie jedynie na Podlasiu, do 25 stopni w centrum. Najwyższe wartości zanotujemy na Pomorzu, do 28 stopni. W piątek pomału powrócą do nas upały. Termometry pokażą znacznie wyższe wartości, 27 w centrum i na zachodzie, we wszystkich regionach bardzo duża ilość słońca. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.